przedmiotem usługi, o której mowa w ustępie pierwszym, jest ustalenie, czy zachodzą przesłanki mogące świadczyć o zasadności zarzutu mobbingu. Komisja rewizyjna doszła do wniosku, że należy ustalić, czy zarzucone w skardze zachowanie dyrektora nie nosi znamion mobbingu. Komisja uważa za zasadne skorzystanie w tym zakresie z opinii ekspertów, umożliwia jej to paragraf 97 ustęp 1 statutu gminy. Zgodnie z paragrafem 97 ustęp 2 komisja może wnioskować o podjęcie uchwały w celu zobowiązania budżetu burmistrza do zawarcia umowy w tym zakresie. Nie przypominam sobie, że były wieczorki stawiane na uchwałach zawierających stanowisko w sprawie rozpatrzenia skargi, dlatego że merytorycznie o rozstrzygnięciu decyduje nie radca prawny, tylko decydują radni, bo to jest ich kompetencja. Ja mogę tylko i wyłącznie potwierdzić artykuł 97, przepraszam, paragraf 97 umożliwia podjęcie takich, w tej chwili według statutu umożliwia podjęcie takich uchwał, natomiast co do merytorycznego sposobu, czy zachodzi taka konieczność, czy nie, ja nie mogę się wypowiadać, dlatego tej pieczątki nie postawię. Nasze działania nie powinny iść w tym kierunku. My, jeżeli tak, to powinniśmy uświadomić pracownikowi, który składa skargę na, z podejrzeniem, czy sugeruje występowanie mobbingu, wskazać odpowiednią instytucję, do której się powinien zwrócić. Nie jest rolą Rady Miejskiej ani rolą radnego, aby ingerować czy decydować o tym, jak wygląda sytuacja w relacjach pracownik-dyrektor w jednostce podległej samorządowi gminy. Jeżeli Rada Miejska uważa, że tak, to ja wnioskuję tutaj o to, żeby uzupełnić wstęp do tej uchwały o stosowne zapisy ustawowe, które Radę Miejską do takich działań upoważniają. Nie chcę cytować, ale nie przypominać, ale wyrok, uzasadnienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wyraźnie czytamy, że samorząd działa w granicach prawa, a nie obok. Więc i powinien to prawo, w ramach którego działa, wskazać. Więc ja też tu uważam, że w tym wypadku wnioskodawcy powinni wyraźnie wskazać przepis, który ja interpretuję tylko zapisy tej uchwały. Ale my mamy na ogromną od kilku tygodni do czynienia z takim działaniem, jak zrobić, żeby nie zrobić. Pod tym dywanem naprawdę już jest taki bajzel, że kurde za chwilę nam wybuchnie i będziemy mieli to dopiero jako sądowe. A my od kilku tygodni zamietamy. Ale panie Robercie, czy co się stało z decyzją Rady Gminy czy Komisji Rewizyjnej? Przekazaliśmy to do inspekcji pracy, tak? Tak. Czy była kontrola inspekcji pracy? Tak. Jest decyzja, jest opisana. No, czy coś się stało? No, nałożyła karę na panią dyrektor, po czym powiedziała inspekcja pracy, że mobbingiem oni się nie zajmują. I teraz pytanie, czy pracownicy szkoły, albo pani wicedyrektor szkoły nr 3 ma wystąpić do, nie, ma wynająć firmę, ja patrzę na to jak od strony organu organizatora takiej szkoły. No mamy sygnał, że jest coś nie tak. Skierowanie sprawy do prokuratury, to przecież każdy z nas odbiera już jako oskarżenie o popełnieniu tego czynu, tak naprawdę. To nie jest relacja z prawem. Panie Robercie, jeżeli pracownik instytucji pisze skargę, którym wskazuje na to, że wobec niego stosowany jest niedozwolony prawem mobbing, to to nie jest oskarżenie? Ale panie Jurku, przecież pan zna sytuację, jaka jest w Trójce. Jeśli jest tak, jak przyjęliśmy dwa warianty. Albo jest wszystko ok, jak to napisali nauczyciele, a zwłaszcza tylko pani wicedyrektor, a z postępowania pani dyrektor powinniśmy jej wystawić pomnik na dziedzińcu. I mamy drugie stanowisko. Jeśli nawet przegłosujemy, żeby pan burmistrz taką instytucję wynajął, żeby ona jak gdyby ze swojej pozycji porozmawiała z pracownikami, żeby potem, to znaczy jakieś szkolenie było, żeby potem przejść do ankiety i wyniki tej ankiety nam przedstawić. Nam nie chodzi o to, żebyśmy my jako
komisja rewizyjna, czy komisja w ogóle, Rada Miejska, członkowie Rady Miejskiej wychodzili z jakimiś karami w stosunku do pani dyrektor. My chcemy wiedzieć, ten zespół, który tam pojechał, spędził wśród nauczycieli, wśród rodziców z panią dyrektor bardzo, bardzo dużo godzin na to, żeby się dowiedzieć, jaka tam atmosfera jest. Atmosfera jest dosłownie jak na żużla. Bardzo gorąca.